Wbijam dalej, zagrajmy w Albion. Kontynuujmy tam, gdzie stanęliśmy. Jakbyśmy mogli kontynuować gdzieś indziej. No, czasami możemy. Dobra, tutaj jak widać mamy te pola siłowe i mamy też cztery komnaty. W każdej z tych czterech komnat będzie płyta wyłączająca jedno z tych pól. Tak więc musimy tutaj bardzo ostrożnie nawigować pomiędzy tymi palącymi się podłogami. I tutaj będzie jeszcze taki jeden problem, mianowicie ta płyta naciskowa znajduje się tutaj za lawą i my tam nie przejdziemy, nie robiąc sobie jednocześnie krzywdy. Ale patrz na to, tutaj jest dziura. I tą dziurę można jakoś aktywować. Tylko jak? Aha, za tymi drzwiami. Dobrze, tak więc wyjdźmy stąd. Jeszcze na chwilę. Mianowicie tą dziurę można aktywować. Jak aktywujemy tą dziurę, to wyleci z niej kula ognista. I ta kula ognista będzie gasić i zapalać. Burza wyszła za drzwi. Kurde. Ciekawe, czy będzie na burzę działał czar Thunderstorm. No, ale to, co chciałem powiedzieć, to że ta kula ognista będzie latać tak cyklicznie. Jak przyleci raz, to zgasi tamte pola. A jak przyleci drugi raz, to je zapali. Po prostu trzeba będzie się wstrzelić. Nie jest taka silna ta burza. Tylko mocno wali. No, jak zginie, to wygląda tak idiotycznie. Się wykręciło się. Nasi oberwali. Napij się z niebieskiego płynu. No, dużo punktów życia nie ma ta burza, ale za to mocno wali. Tutaj gdzieś powinny być przełączniki. Jest jeden. Jest drugi. I jeszcze z drugiej strony będą. A tymczasem uzdrowcie się, towarzysze broni. Tom i jego towarzysze. Dobra. Tutaj jest drugi zestaw drzwi. Znowu będą? No, tym razem będą strażki. Trzy. Nic strasznego. Strach. Nic strasznego. Dobra. Może jeszcze tak, albo nie. Tak. Uciekły. Co szczęście postanowiły nas drapać zamiast rzucać czarami, tak więc wszystko jest najlepsze w porządku. Baton. Jeb. What the heck? Kto się tutaj wzniecił? Musiał to być ze ścianą. Tutaj nie, tutaj z klawiaturą się będę poruszał, może jednak. No i lecie kula ognista. Szybko, żeby druga nie poleciała. Wyłączone. O, zdążyło. Zdążyłem. Zdążyliśmy. Teraz tu. Dobrze. Jeszcze po drugiej stronie nam zostały. Ciekawe, czemu to się zapala te oczy. Na co to reaguje?
Żadnych potworów tu w każdym razie nie słychać. Na kole ognistym chyba nie. A akurat czyści. No, tak mi się pofarciło, że wszystkie miałem akurat wyczyszczone, jak szedłem. Jezus, za dużo tego obracania już. Dobra. No i teraz już tych pól tutaj nie ma. To, co zabiło naszą drużynę, zostało teraz zdezaktywowane. Ktoś tu growluje. Lecą w naszym kierunku, a tutaj idą. Czekamy. Atak, to straszne. Mam nadzieję, że się nie ruszy. Nie ruszył się. Bardzo dobrze. Piękne kombo. Jeszcze te panocki z drugiej strony sobie nagram. 154. Też kurde, było ich więcej na ekranie niż faktycznie. Dziwne to jest. Bardzo niefortunnie staną. Będzie teraz kosi łapci. Nie, co ja rzuciłem? Dobra, powinien zginąć. Co możemy zrobić teraz? Możemy pójść albo na północ, albo na południe. To chodźmy na południe. W tym miejscu jest taka pewna bardzo nieprzyjemna rzecz. Ja to może nazwę po imieniu. W tym miejscu jest po prostu skurwysyństwo. I to takie skurwysyństwo, że w tym momencie ja się zawsze blokowałem. Nie wiedziałem, co trzeba dalej zrobić. Do momentu, aż się nie pojawił internet i nie przeczytałem solucji po prostu. Jak to dalej przejść? Myślałem nawet, że coś źle zrobiłem i się zablokowałem w tej grze. Ale jednak nie. Nie podobają mi się te wielkie płomienie, o tam. W ogóle mi się nie podobają. Zróbmy eksperyment. Tak, teraz to Melfas powiedział. Powiedział! No to uciekniemy przed tymi płomieniami. Tutaj może na przykład pójść. Jest przycisk tutaj jakiś... Coś się otworzyło. Chodźmy za kolumnę. A te przyciski będą... To znaczy te płomienie, nie przyciski. Będą nas... Przez kolumny też mogą! O kurde. A myślałem, że nie. Kolejny płomień. Dobra, rozejrzymy się tutaj z tymi. Za chorągiewką. Nie ma nic. Za drugą. Nie ma nic. Są jeszcze jakieś inne chorągiewki tutaj? Nie ma. Dostaniemy tutaj, żeby tutaj nie płycie. Co się stanie? Się napije się. Widzicie, jak się napiłem, to od razu płomień zmalał i zgasł teraz. Prawda, że proste. Jeżeli chodzi o to tutaj, to zaraz natkniemy się na ślepy zaułek, z którego i tak będzie trzeba wrócić. Tutaj jest takie bardziej na... Bardziej ciekawsza zagadka, o. Tak, tak to nazwę. Patrzcie na to. Zdążymy? 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 O kurde! Zdążyliśmy. To jest tak wyliczone, żeby zdążyć w ostatniej chwili. Ale nie powiem, ciekawe to jest. Jakbyśmy zeszli z tej płyty, zanim ten ogień by zgasł kompletnie, to byśmy... to on by powrócił po prostu. Dobra. Można wyjść na górę i akurat się nam film skończył, tak więc w następnym filmie będziemy szli na północ i być może uda mi się wyjaśnić, na czym polega skurwysyństwo. A może i nie. Tak więc do następnego.